To jest kwestia wykorzystania po prostu gry wstępnej, jeżeli chodzi o seks. Zaraz pokażemy, w jaki sposób badać te jądra, żeby sprawdzić, czy na pewno nie mamy raka jąder. Te nowotwory przede wszystkim dotyczą młodych osób. Co ma wspólnego rak jąder z wąsami? Czy każdy z nas mężczyzn może uchronić się samemu przed rakiem jąder i samemu się dobrze zbadać? Czym jest akcja Movember? To wszystko w dzisiejszym programie Cotygodnik Zdrowego Człowieka. Zapraszam do oglądania. A z nami jest dr Łukasz Durajski, znany w sieci jako doktorek radzi, autor słynnego bloga, wykładowca akademicki, pracownik Centrum Zdrowia Dziecka i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Cześć, dzień dobry. Znamy się od lat, Łukasz, no właśnie, więc możemy sobie mówić po imieniu. To zacznijmy od początku. Dlaczego ta akcja Movember, tego badania tych jąder naszych, do którego zaraz przejdziemy, dlaczego to jest takie ważne, powiedz? Tak, no rzeczywiście ja wiem, że w takich sytuacjach pojawia się pytanie, no czemu pediatra pojawia się w temacie badania jąder, natomiast przy całej akcji uważam, że pediatra ma największą rolę, jeżeli chodzi o profilaktykę nowotworów jąder, z tego powodu, że no, te nowotwory przede wszystkim dotyczą młodych osób. Największa grupa, czyli 70% pacjentów, to pacjenci 15-30 lat, czyli przygotowanie dziecka, chłopaka do tej dorosłości też daje po prostu tą szansę na to, aby uniknąć właśnie tych nowotworów. Czyli najczęstszym nowotworem jąder, najczęstszym nowotworem u młodych mężczyzn, właśnie, powiedzmy to jasno, jest właśnie ten nowotwór jąder. Tak. I rzeczywiście nam się kojarzą w ogóle nowotwory z osobami starszymi, natomiast absolutnie jest to w tym przypadku domena pediatrów i lekarzy rodzinnych. Rzeczywiście, bo młodzi mężczyźni czy nastolatkowie to jednak są pod opieką tych dwóch grup specjalistów. Ja jako lekarz rodziny też powinienem uczyć badania jąder tak, nastolatków i młodych mężczyzn. Rzeczywiście, bo jeżeli bo różnie jest tak, jeżeli chodzi o przyjmowanie faktycznie pacjentów pediatrycznych, wiem, że różni lekarze rodzinni sobie tam dzielą, jak gdyby tą rolę, wiem doskonale, zawsze zwracam uwagę na to, że też dbasz o tą część pediatryczną i fajnie, ale tak naprawdę niestety wyzwaniem dla lekarza rodzinnego są młodzi mężczyźni, bo rzadko się pojawiają w gabinecie, no nie oszukujmy się, młody facet nie ma ochoty, nie ma potrzeby zjawiać się profilaktycznie w przychodni i dokładnie, no nie będzie mówił o tym, że się czuje gorzej, że ma jakąś słabość. No i teraz rzeczywiście uważam, że moja rola, zresztą ja tutaj bardzo mocno na to nacisk kładę, jeżeli chodzi o tą profilaktykę i samo badanie jąder, to jest kwestia edukacji właśnie dzieci w momencie, gdy dzieciaki przychodzą do gabinetu, szczególnie na bilanse. Bo to jest czas, kiedy tak naprawdę mamy zdrowego pacjenta, czas na to, aby przede wszystkim zacząć od samego początku. Czyli ja oczywiście u najmłodszych chłopców zaczynam od stulejki, no bo to jest ten element najistotniejszy w kontekście narządów płciowych, ale edukuję już rodziców. Bo to jest ten czas, kiedy rodzice mogą dziecku pomóc i ewentualnie pewne rzeczy weryfikować. I tak naprawdę przy każdym kolejnym bilansie staram się również edukować dzieci, czyli tych chłopaków, do tego, aby rzeczywiście na to samo badanie jąder zwracali uwagę. Bo jest to tak naprawdę tak prosta, wydawałoby się prozaiczna forma profilaktyki, a jednocześnie bardzo, bardzo skuteczna. No i możemy powoli przejść do naszego gadżetu. Mamy otóż jądra i zaraz pokażemy, w jaki sposób badać te jądra, żeby sprawdzić, czy na pewno nie mamy raka jąder. Tak, przede wszystkim właśnie musimy pamiętać o regularności, bo to badanie jest bardzo skuteczne w momencie, gdy robimy to systematycznie. Bo tak naprawdę w takim samym badaniu jąder przede wszystkim chodzi o to, żeby wyłapać różnice. Bo oczywiście my nie mamy wiedzy ani doświadczenia dotyczącego tego, jak te jądra wyglądają i ewentualnie wyłapania tego, że coś nowego się pojawia. Natomiast w momencie, gdy będziemy to robić regularnie, no tutaj przede wszystkim zwrócę uwagę na to, że powinniśmy to robić przynajmniej raz w miesiącu. I takie samo badanie jąder, rzeczywiście w momencie, gdy jest zrobione regularnie, my jesteśmy w stanie zobaczyć, wyłapać różnice w strukturze jądra. W jakich sytuacjach powinniśmy się badać? No, właśnie. W tramwaju nie. No ja myślę, że generalnie w miejscach publicznych może jednak darujmy sobie. To jest jednak czas na to, aby trochę mieć tej intymności. I ja sugeruję tutaj dwie takie sytuacje, bo z jednej strony oczywiście najlepszym rozwiązaniem to jest kwestia pod prysznicem. Wtedy mamy ten czas, gdzie jesteśmy zrelaksowani i jednocześnie właśnie wszystkie struktury, które są wokół jądra, przede wszystkim mięsień, dźwigacz jąder, jest rozluźnione, bo pod prysznicem rzeczywiście mamy temperaturę, jest ta woda, w związku z tym te mięśnie są oswobodzone i łatwiej to badanie zrobić. Tak więc nawet jeżeli będziemy próbowali na przykład zrobić takie samo badanie w łóżku, to też będzie troszkę trudniej, bo te mięśnie już zaczynają się po prostu bardziej spinać. W związku z tym wtedy jądra swobodne,
swobodnie umieszczone są w mosznie i nie ma problemu, żeby takie badanie zrobić. Druga opcja, i tu uważam, że bardzo fajna, to jest kwestia wykorzystania po prostu gry wstępnej, jeżeli chodzi o seks. Bo tak naprawdę jest to czas, kiedy można sobie pozwolić na to, że partnerka zadba tak naprawdę o nasze jądra i będzie regularnie to badanie jąder robić, przy tych właśnie fajnych pieszczotach, na które możemy sobie pozwolić, i odwrotnie, vice versa, partner tak naprawdę zadba o swoją partnerkę poprzez badanie piersi i te pieszczoty. I to jest fajne, bo tak naprawdę jesteśmy w stanie wtedy też wyłapać różnicę. Seks i profilaktyka jednocześnie. Dokładnie, no dwie idealne po prostu formy na to, żeby coś fajnego zdziałać. I to naprawdę, słuchajcie, rewelacyjnie działa. Bo jak i mężczyźnie będzie łatwiej wybadać te piersi, rzeczywiście zobaczyć różnicę, bo jeżeli się pojawi guzek, wyczujemy to. Podobnie będzie z jądrami, dlatego prośmy rzeczywiście naszych partnerów o to, aby faktycznie wykorzystać ten element gry wstępnej na tą profilaktykę. To teraz konkrety. Przede wszystkim jesteśmy pod prysznicem, to już wiemy. Raz w tygodniu co najmniej badamy się. Rozluźnione, prawda, jesteśmy rozluźnieni. I po pierwsze, nie zdziwmy się, że jedno jądro może być troszeczkę niżej od drugiego. To może być absolutnie normalne. Pierwszy etap badania to jest takie ważenie. Popraw mnie, Łukasz, jeśli coś mówię źle. I waga tych jąder powinna być taka sama mniej więcej. Tak, generalnie tak, bo ta wielkość może nieznacznie się różnić, ale my nie wyczujemy tej wagi w takim sensie, że to będzie jakaś różnica. I do drugiego etapu badania to już oddaję Ci nasz rekwizyt. Tak, rzeczywiście samo badanie jąder przede wszystkim polega na tym, że my musimy być właśnie zrelaksowani. To musi być badanie, które nie będzie nam sprawiało dyskomfortu. I myślę, że tak jak wspomniałeś, tramwaj nie jest dobrym rozwiązaniem, aby takie badanie robić. Ale generalnie chodzi o to, żeby rzeczywiście zwrócić uwagę na to przede wszystkim, czy jądro na przykład nie jest spuchnięte, bo jeżeli będzie zaczerwienione czy spuchnięte, to jest w ogóle inna sytuacja, bo musimy szybciej się zgłosić, bo mamy tak naprawdę jakieś tam na przykład zapalenie jądra. Natomiast mówimy o sytuacji takiej, że regularnie sobie badamy jądra, które są prawidłowej wielkości, nic tutaj takiego szczególnego ani bolesnego nie widzimy. No i tak naprawdę przede wszystkim zwracam uwagę na to, żeby zrobić to w taki sposób, że jądro powinno na palcach się opierać i w delikatny sposób, no tak naprawdę panowie sami poczują, czy uciskacie za mocno jądro, czy to jest delikatniej, rolować po prostu pomiędzy palcami jądro. I o ile od dołu jądro powinno być gładkie i będzie gładkie i nie będzie żadnych struktur, o tyle do góry, i to mi się zdarza, bo często chłopaki o to pytają, że jak zrobię taką instrukcję, jak takie badanie robić, na kolejnych wizytach pojawiają się chłopaki z pytaniem, no tak, ale coś do góry wyczuwam, tak, zmianę taką, takie fałdy, taką strukturę, która niepokoi. I tu uspokajam, bo to jest rzeczywiście worek nasieniowodu, w którym znajdują się nasze plemniki, w związku z tym taka struktura będzie. I jak zaczniemy robić takie samo badanie, my będziemy od początku wiedzieli, gdzie to jest umiejscowione i później będziemy zawsze wiedzieli tą różnicę, tak, więc chodzi o to, żeby rzeczywiście jądro dookoła rolować w każdą stronę. Ja tutaj mam akurat, widzę właśnie jedno jądro po lewej stronie z guzkiem, to jest pewnie takie pokazowe, specjalnie właśnie takie, które właśnie ma pokazać, i żeby można było wyczuć tą różnicę. Tutaj rzeczywiście na tym jądrze nie ma nic. I teraz tak, jeżeli chodzi o ucisk, bo tu też często jest takie pytanie, jak mocno. Tak naprawdę do takiego momentu, gdzie nie będziemy czuli bólu, bo nie chodzi o to, żeby to jądro ściskać, gnieść, bo to nie będzie przyjemne i też nie będziemy mieli ochoty na takie badanie. W związku z tym ta profilaktyka też ma nie być czymś uciążliwym. Więc delikatne rolowanie i wyczucie tej konsystencji jądra, bo może być tak, że my na przykład poczujemy, że jądro zaczyna być twarde. A tak? Nie powinno być. A nie powinno właśnie, tak? Więc oczywiście my nie mamy tego porównania na początku, więc my nie wiemy, czy to, co badamy na początku, oznacza, że już jest twarde, czy dopiero będzie, ale jeżeli właśnie robimy takie badanie regularnie, wtedy wyłapiemy tą od razu różnicę. I to jest tak, że właściwie każdą guzkę, każdą strukturę nową, którą wyczujemy, czy jakieś fałdy, bo to różnie pacjenci nazywają, czy właśnie grudkami na przykład na jądrze, to jest sytuacja, kiedy powinniśmy się zgłosić do lekarza. I czy to w przypadku młodych chłopaków, nastolatków będzie pediatra, czy właśnie lekarz rodzinny. Ja tutaj bardzo mocno to będę podkreślał, bo wiem, że Michał bardzo duży nacisk kładzie na rolę lekarza rodzinnego w pediatrii. Ja się też z tego powodu bardzo cieszę, bo to jest naprawdę, uważam, że świetna specjalizacja, która wiele potrafi pomóc naszym pacjentom. I właśnie to jest ten czas, kiedy nie bójmy się tego, nie powinniśmy się wstydzić, bo my trochę mamy też takie poczucie, że no nie wypada, a nie wiem, czy w ogóle porozmawiać z lekarzem o tym, ale tak naprawdę jest to sytuacja, gdzie my wprost chronimy się tak naprawdę przed nawet śmiercią, tak? Bo w konsekwencji zaniedbany nowotwór jąder będzie po prostu powodował to, że niestety historia pacjenta może się skończyć po prostu tragicznie.
oczywiście już nie mówię o takich sytuacjach jak na przykład utrata jądra, bo to jest z kolei pierwszy i najczęstszy problem, z którym będziemy mieli do czynienia, bo jeżeli ten nowotwór jąder będzie w fazie jakiejś trudnej, ryzykownej dla pacjenta, no to będzie musiał być dojść do amputacji. Czyli im wcześniej wyłapiemy, że coś jest nie tak z jądrem, tym lepiej. Tak, właśnie przede wszystkim pamiętajmy o tym, że profilaktyka i samo badanie jąder daje nam ten komfort, że my wyłapujemy na wczesnym etapie potencjalny rozwój nowotworu jądra. Bo nawet jeżeli to nie będzie już jakiś etap zaawansowany, to i tak my jesteśmy na etapie, gdzie możemy pomóc pacjentowi od razu. I tak naprawdę właśnie dzięki samobadaniu my właściwie walczymy wprost z nowotworem jąder i właśnie możemy go w konkretny sposób uniknąć, tak? Więc jest to bardzo ważne badanie. Zanim wrócimy do głównego tematu odcinka, pokażemy Wam jedno ćwiczenie, które możecie wprowadzić do swojego planu dnia. Gotowi na to, żeby troszkę się poruszać? Hop, zróbcie sobie na razie na próbę tak. Ręce na przemian, mocno wciągnięcie brzucha, prawa noga do tyłu. Madzia, prawa? Prawa noga i schodzimy na kolano. Ja prawo. Tak jest. I wyciągacie się wzajemnie do góry. No, podnosimy się. Tak jest. Hop. Trzymacie mocno mięśnie głębokie. Tak jest. I jak najdalej noga. Trzymacie się, równowagę trzymacie. Dobrze. Koordynacja. Michał, dawaj jak najdalej tą nogę. Dawaj. Jeszcze dalej. Tak jest. Nie odkładaj kolana. Hop, nie tłucz kolanem o ziemię, bo ci będzie bolało. Tak jest. Madzia, do tyłu noga. Do tyłu. Dobrze, troszeczkę bardziej do boku, wiesz, musisz wyrzucać nogę. Bardziej w stronę Wisły. O właśnie, będziesz miała dwa punkty podporu, będzie ci łatwiej utrzymać równowagę. Dobra. I druga noga. Jak najdalej wyrzucacie sobie nogę do tyłu. Tak jest. Dobra. Hop. Dobra, zróbmy pięć i zaraz to zmodyfikujemy. Dobrze, mocno trzymaj brzuch. Tak jest, do tyłu. Jeszcze raz. Dobra, i teraz wyciągacie sobie jeszcze nogę w górę, okej? Okay? O właśnie, najpierw tył, noga góra, utrzymaj równowagę, dobra? Tak jest, troszeczkę więcej w górze, przytrzymać, 2 sekundy, raz, dwa, tak jest, raz, dwa, super, tak jest. Nie trafcie się kolanem tylko, bardzo ładnie, tak jest. Brawo, super, ostatni raz, dobra. Czyli podsumowując, ważenie pod prysznicem i rolowanie to jest w sumie najważniejsza część tego badania. Trzeba wyczuć, czy jądra nie są zbyt twarde, na przykład twarde jak kamień, czy nie są takie kanciaste, czy tu nie ma żadnych guzków. Jeśli znajdziemy coś na jądrach, idziemy do lekarza rodzinnego albo oczywiście pediatry. Tak, oczywiście. I co jest następnym etapem? Wiemy już, że niestety nie możemy jako lekarze pracujący w ramach NFZ-u zlecić USG jąder. No właśnie. To jest bardzo dużym minusem, ale co możemy zrobić? Tak, rzeczywiście tutaj to jest o tyle ważne, że tak naprawdę lekarz może ewentualnie nam wystawić kartę DILO, czyli kartę nowotworową o podejrzeniu pacjenta o rozwój nowotworu. Wówczas szybka mamy diagnostyka onkologiczna. Tak. Więc tak naprawdę trafiamy do onkologa, który może nam takie badania zlecić. Oczywiście możemy to zrobić prywatnie, bo myślę, że w sytuacji, gdy mamy podejrzenie nowotworu, raczej też nikt nie będzie czekał, nie wiadomo na jakie terminy, jeżeli chodzi o NFZ. Natomiast rzeczywiście tutaj przede wszystkim zgłaszamy się do rodzinnego, który pokieruje po prostu nas dalej, ale ja cały czas mocno podkreślam, że tutaj absolutnie pozostajemy pod opieką lekarza rodzinnego, który jest lekarzem, który nas będzie prowadził, bo nie ma tutaj potrzeby biegać i szukać na przykład urologa, których jest w ogóle bardzo mało. Oczywiście, jeżeli lekarz rodziny uzna, że będzie miał taką potrzebę, to jak najbardziej nas skieruje do takiego lekarza, ale pamiętajmy o tym, że naprawdę duża rola lekarza rodzinnego jest w tym wszystkim i specjaliści, o których będziemy kierowani, są po prostu pomocą dla lekarza rodzinnego, który nas będzie w tym wszystkim prowadził. Ale dobrze, że to wszystko mówisz, bo na przykład ja na specjalizacji z medycyny rodzinnej nie mieliśmy aż tak bardzo mocno położonego nacisku na nowotwory jąder. Młodzieży właśnie, i młodych mężczyzn. I to jest pewnego rodzaju jest to samo. Naprawdę, niestety jest dokładnie to samo, dlatego ja od kilku lat prowadzę całą taką akcję pod hashtagiem Badam Jajka. No, trochę dystansem, trochę z humorem, ale chodzi o to, żeby zwracać uwagę właśnie chłopakom, młodym mężczyznom, no i też troszkę paniom, partnerkom, które zadbają po prostu o zdrowie mężczyzn, aby uświadamiać właśnie, między innymi teraz nawiązując już do tej historii całej akcji Movember,
To jest akcja, która jest akcją międzynarodową. Tam w ogóle takim symbolem tej akcji są wąsy. Właśnie, ja chciałem o to zapytać. Tak. Movember, wąsy, badam jajka, to jest wszystko praktycznie to samo. No bo to tak naprawdę jest fajne. To wąsy kojarzą się bardzo konkretnie z mężczyznami. To jest taki my symbol. Nie mamy, oj, mamy brody i wąsy. Brody i wąsy, no ja wiem, że... Ale ja lubię jednak. Ja zawsze jednak troszkę na Movember przycinam bardziej brodę, żeby wąsy było bardziej widać. Ale rzeczywiście to jest akcja, która międzynarodowa, która zwraca uwagę właśnie w ogóle na problemy zdrowotne mężczyzn, szczególnie na nowotwory jąder i raka prostaty, tak? Bo to tutaj nie tylko mówimy o nowotworach jąder. Jest akcja międzynarodowa, w związku z tym wydźwięk tej inicjatywy jest dużo większy i rzeczywiście mówi się po prostu w każdych mediach o tym, więc rzeczywiście jest to hasło, które i to raz w roku, taki miesiąc, który mamy po prostu dla siebie w kontekście zwracania uwagi na zdrowie faceta. Powiem, że mężczyzna ma raczej problem, żeby się pojawić i przyznać do słabości. No nie wypada, żeby po prostu powiedzieć, że coś mu dolega. Chociaż i mężczyzna lekarz też nie bardzo. Wbrew pozorom, tak. No, więc tutaj. Chociaż tutaj rzeczywiście jest tak, że bo mam na przykład koleżanki pediatryczki, faktycznie rodzice przychodzą do mnie do gabinetu, bo też chłopakom jest łatwiej porozmawiać z mężczyzną. W związku z tym to badanie też jest troszkę na innym poziomie niż badanie przez panią doktor. W związku z tym ta intymność też po prostu jest na innym poziomie i mam rzeczywiście bardzo dużo takich sytuacji. Zresztą rodzice akurat w moim rejonie wiedzą, że ja tą profilaktykę prowadzę u pacjentów i oni po prostu rzeczywiście wprost przychodzą, bo oni wiedzą, że zadbam i zajrzę do tych majtek rzeczywiście chłopaków i przypilnuję po prostu tego, bo ja wiem, że my trochę wchodzimy założenia na tej zasadzie, no nie wypada, że to może i tak często jest, a wszystko tam dobrze, a no dobrze, dobrze, tak, a później się okazuje, że w ogóle wiele innych problemów. Absolutnie uważam, że obowiązkiem lekarza jest po prostu zbadać chłopaka, zbadać dziecko, szczególnie gdy mamy bilansę, bo po to jest ten bilans, aby rzeczywiście tego typu rzeczy wyłapać. Ja badam na bilansach rzeczywiście zawsze, czy jądra stąpiły, tak. Jaka jest tam sytuacja ze stulejką. Przecież panie, które chodzą, ja wiem, że bo dziewczyny są przyzwyczajone troszkę do tego, czy kobiety, że idą do ginekologa, no ale przecież tam też jest ekstremalnie intymne badanie i ono się odbywa i jesteśmy świadomi tego, że idziemy na badanie intymne. No nie ma urologów tak powszechnie, czy andrologów, którzy mieliby jak tutaj ogarnąć naszych chłopaków czy mężczyzn. W związku z tym uważam, że właśnie tutaj bardzo dużą i fajną rolę odgrywają pediatrzy, interniści, lekarze rodzinni w sensie, którzy w POZ-cie są w stanie tego pacjenta przypilnować. Ja zawsze mówię, że z jajami nie ma żartów. Dosłownie, ale z żartem trzeba do tego też podejść, tak. Aby zachęcać właśnie do tych badań. Ale załóżmy, że trafia do nas pacjent, który coś wyczuł. Tak. Co dalej? No tutaj zdecydowanie... Wiedzieliśmy, że już wysyłamy i tak dalej. Czy jeśli dojdzie do tej operacji, czy do jakichś innych zabiegów, to jest jakaś tragedia, czy... Nie, właśnie słuchajcie, nie, no oczywiście, że my przede wszystkim mówimy o profilaktyce, czyli starajmy się unikać po prostu oczywiście tych problemów, ale jeżeli się to zdarzy, no to przecież to też nie jest ujma. I właśnie w tych różnych inicjatywach w ramach akcji Movember są historie mężczyzn, którzy stracili jedno jądro, czy... Ty miałeś też takiego pacjenta, tak, mówisz? Tak, tak, oczywiście też miałem okazję właśnie, bo to jest kwestia też odwagi i chęci opowiedzenia o tym, tak, o swojej historii, bo to tak no, trochę taka przestroga, tak, ale z drugiej strony też chodzi o to, żeby no, nie załamywać się, bo ja zawsze też powtarzam chłopakom czy mężczyznom, że nawet jeżeli stracimy jądro, nadal nie jesteśmy mężczyznami, nadal możemy mieć dzieci i to nie jest problem, tak, więc w tym sensie oczywiście walczymy i nie jest tak, że każdy też z automatu będzie miał usuwane to jądro, bo coś się dzieje, bo tutaj jasnym jest, że walczymy o to, aby rzeczywiście ta płodność była zachowana, natomiast no właśnie przede wszystkim dajmy sobie szansę. Poprzez takie samo badanie regularne jąder nie będziemy musieli się stresować później tą sytuacją, tak? Czy wcześniej mieć dzieci, czy nie. Oczywiście, bo później ja wiem, że są takie historie, takie też przypadki się dzieją. No z racji tego, że mówię, już któryś rok z rzędu prowadzę tą akcję Badam Jajka, to pamiętam historię mężczyzn, którzy zdecydowali się na mrożenie na przykład plemników, tak, żeby rzeczywiście później mieć szansę na to, żeby mieć swoje dzieci. No ale to są już takie bardzo ekstremalne sytuacje, więc myślę, że nie musimy się na tym skupiać. Ja zdecydowanie zachęcam do tego, aby dbać o te jądra wcześniej, żeby nie tak naprawdę płakać nad rozlanym mlekiem, po prostu, tak. No tutaj mamy proste badanie, które jest niesamowicie skuteczne w kontekście diagnostyki nowotworów jąder. I nie potrzeba po prostu nie wiadomo jakich badań, nie wiadomo jakich procedur właśnie, nie potrzeba uruchamiania kaskady po prostu mechanizmu dotyczących tego, żeby te jądra zbadać, bo jeżeli badamy regularnie, my unikniemy po prostu tego nowotworu. Super, Łukasz, bardzo Ci dziękuję za ten ogrom wiedzy. Czy chciałbyś jeszcze jakoś podsumować, nie wiem, coś jeszcze, zdanie końcowe? Ja zachęcam chłopaków po prostu do tego, żeby się nie bali badać jądra, żeby robili to regularnie, a gra wstępna przed seksem jest świetnym narzędziem do tego, żeby wspólnie ze swoją partnerką stosować profilaktykę i badać się nawzajem.
A z nami był Łukasz Durajski, autor bloga Doktorek Radzi. Zachęcamy do wchodzenia na bloga, do wchodzenia na Instagrama. No i dzięki, Łukasz, do następnego spotkania. Lajkujcie, subskrybujcie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Do zobaczenia. Hej! Pamiętajcie o tym, że my chcemy Was jak najwięcej nauczyć, ale jak macie jakiś problem, musicie udać się do specjalisty. Nasz film nie zastąpi wizyty u lekarza. Pamiętajcie o tym.